słuchajcie, zupełnie przez przypadek odkryłem, że głośnik bezprzewodowy jest również mikrofonem, więc sprawdzimy, jak to będzie działało. Zobaczymy, czy będziecie tym razem słyszeli mnie lepiej. Mogłem oczywiście powyłączać te wszystkie filtry napowietrzania i całą resztę, ale uwierzcie mi, jest sporo tego i najzwyczajniej w świecie mi się nie chce. Podejdę trochę bliżej, tylko się nie wystraszcie. Tak wygląda twarz akwarysty. Jak, nie wiem, czy widać, ale wrzucimy zdjęcie. Jak na siłę chcę, żeby mu żona pomagała zmieniać wodę. No. Także słuchajcie, mnie dzisiaj za dużo oglądać nie będziecie, bo z okiem podbitym to słabo. Oczywiście to joke. Prawda jest taka, że wczoraj wyjmowaliśmy młotem wachacz. No i młot mi oddał. Czasem tak bywa. 41 lat. Nigdy nie miałem podbitego oka. Mimo wielu różnych atrakcji. No, a proszę, to trzeźwe mu się dorobiłem. Bywa i tak. Słuchajcie, biorę się za karmienie. Przy okazji będę wam troszkę peplał i opowiadał o tym, co u nas i co zamierzamy i o tym, co już troszeczkę zrobiliśmy. Słuchajcie, ten zbiornik musimy odalżyć. Tych gararów jest, ja gadam, a ten jak zwykle uciekł. Dobra, słuchajcie, już wracam, on się nagrywa, ale oczywiście nie nas. Wiecie, wróć do nas. Jestem. Słuchajcie, musimy ten zbiornik odalżyć, gdyż najzwyczajniej w świecie jest tych gararów za dużo. Tu poszła Tetra Jet 600 od paletek. Do paletek poszła Tetra bodajże 1200, nie wiem, jedna z tych największych, ją kupiłem kiedyś. I u palet zrobił się, słuchajcie, no będę robił tego zajączka, żeby ten gimbal ze mną nadążał. U paletek zrobił się taki spory nurt. Zobaczymy. Wracaj, dziadu. Jest. Bezanki to jest masakra. Będziemy odłagali też stąd dwie sztuki za chwilę do tego baniaka z wystającym korzeniem. Tam skalarów już nie ma. Pojechały do kolegi, który bardzo się cieszył, że będzie mógł sobie odłagać na mikrę. Mnie to się bawić nie chce. Przy okazji zrobiliśmy miejsce dla dwóch fajnych paletek, które dobranej pary, które pokażemy wam za chwilę. Słuchajcie, będzie też o zonatorze, będzie też o jednym z baniaczków, słuchajcie, który został zalany, po co, a no zobaczycie i zaraz to też o tym opowiem. Także ja szybko kończę, słuchajcie, karmienie i wracam do was. Słuchajcie, było po kolei, dojedziemy od gupolków naszych. Więc tak, jeśli chodzi o gupiki, tutaj macie wszystkie samce i samice, które udało nam się, znaczy, które nam zostały po selekcji, tak, i stwierdziliśmy, że damy im jeszcze jedną szansę, może dadzą ładne potomstwo, więc tu jest wymieszane wszystko, co zostało po selekcjach. Trochę czerwonych, trochę jakichś takich różnych tych gupiczków tutaj jest. Jest jeden fajny samiec Ribona. Nie wiem, czy dacie, jeden fajnie zdeformowany. Specjalnie go zostawiłem, żeby móc go wam pokazać na filmie. O, tutaj go widać. Powy taki pokrzywieniec. Takie gupiki należy wywalać. On pewnie pójdzie do osobnego baniaczka jeszcze, żeby zobaczyć, co z niego wyrośnie. Tak po prostu, ale chciałem wam go pokazać, tego krzywusa. Taki quasi-modo. No ale kolorki ma śmieszne. Tu się zwolnił nam z automatu zbiorniczek, słuchajcie, więc czeka na swoje lepsze dni. Tu mamy tego Black Lace'a samca, o, tam go gdzieś widać, którego próbujemy gdzieś tu coś z niego jeszcze dostać. Samica ma parcie na szkło. O, tu jest coś, tam go widać. No zobaczymy. Najładniejszy nie jest, ale jest. Tak jak mówiłem wam, zaczynaliśmy od trzech samców, nie chcieliśmy od niego dobrać gupików. I stąd też no jest jak jest. Oczywiście można by było coś kupić, pojechać pewnie do Emiliana, coś mu tam ukraść ze zbaniaczków, no ale też nie o to chodzi. Także tutaj zobaczymy, co da nam Black Lace z tymi samicami. Tu słuchajcie, już nasze samce
Lampa nieodpalona, więc światło jest słabe, ze zwykłej jarzeniówki. Tu są już jakieś nasze samce, które oczywiście będzie ciężko pokazać, które jakoś tam fajnie, całkiem przyzwoicie, słuchajcie, wyglądają. Nie wiem, czy uda mi się, zobaczcie. Całkiem fajna rybka, to jest już nasz wynalazek. No i co, spróbujemy to jakośkolwiek utrwalić. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, może coś się z tego uda nam wykroić. To jest kosteczka Aquela 30. Kaskada jakaś chińska, jedyna, która mi została. No już na razie wszystkie filtry wykorzystaliśmy do dna. O, zobaczcie, może mi się uda go pokazać. Jakie fajne kolorki. Także tutaj sobie te głupieki spróbujemy utrwalić. No tu o dziwo, słuchajcie, nasz zbiorniczek z nasion, z suchego startu. Minął już dobrze, chyba ponad miesiąc. Szczerze powiem, że zupełnie nic się z nim nie dzieje. Zielicho sobie rośnie, całkiem przyzwoicie. No nie jest źle, nie jest źle. Przy okazji mamy tutaj samicę Ribona i samca. To już jest też nasz samiec. Bardzo fajny. Zobaczymy, co z niego uda nam się uzyskać, co z tego wyjdzie. Jest jeszcze jakaś zwykła samica, którą wpuściliśmy na próbę. I to tu jest kilka garerów. Jakieś mikroglonojady, jak zwykle wyłowione z filtra, które właśnie możecie tutaj widzieć. No, baniaczek, słuchajcie, gdyby tak chciał wyglądać, jak wygląda, no byłoby cudnie. Nic tu jeszcze nie robiliśmy, nie przycinaliśmy. Jest fajnie. Półtora miesiąca bez CO2 na zwykłej jakiejś lampce, plus oczywiście tu są jeszcze jarzeniówki, ale jedna jakaś się chyba pali, także bez szału, bez szału. Ostatnio dolaliśmy trochę żelaza Sifema, dlatego że mam wrażenie, że coś mi tu brązowieje. Może wy macie pomysł, czemu tutaj to w niektórych miejscach, szczególnie pod lampką, brązowieje. No wydaje mi się, że może jakieś braki, zobaczymy. Tu kolejne samce i samice już naszej produkcji. Zobaczymy, co z tego będzie. To jest jakaś mieszanka Endlera. Szyby są brudne, nie mamy czasu. Endlera z którymś z tych trzech muszkieterów, które nam zostały. No zobaczymy, słuchajcie, to są strasznie takie szybkie, ciężko mi będzie je tutaj sfilmować, ale może coś uda wam się zobaczyć. Kiedyś miałem taką ładną mozaikę, nie wiem, czy jeszcze ma samicę, już widać, że grubachy, trzeba będzie je pomału odławiać. Na dole resztki, słuchajcie, resztki tych maluchów, które nam zostały gdzieś tam z odłowu, zobaczymy, co tu, już raczej same samice. Jakiś anubias do odratowania, wyciągnięty z 720, tam też wam pokażę, bo dzisiaj trochę nabroiliśmy z Anną. Pokażę wam, co tam się udało nam napsuć, a trochę nam się napsuć udało. To jest bez samców, to są gararufy, jakieś glonojady, tu jest też nasz red bodajże, albo albino, red chyba. Tu jest kolejne, tu jest nasz samiec, słuchajcie, to już jest nasz samiec, on powstał z blusingi i jakiejś samicy. I takie fajne coś powstało. I też będziemy go chcieli sobie utrwalić. To taki chyba Black Lace, ale z samicą blusingi, no nie wiem, zobaczymy, co to będzie. Tu natomiast, słuchajcie, macie mojego blusinga z moskwiczem, on tam jest, on sobie pływa. Teraz brzydko w tym świetle wygląda, ale naprawdę, słuchajcie, jest modelowy. Natomiast samice są różne. Ja mu wolę jak najwięcej tych samic, żeby chłopak miał co robić, żeby jak najwięcej potomstwa z niego było. To będzie, zobaczymy. Teraz te samice już są czyste, już część jest samic po, jak gdyby po nim, więc mieszamy córki z tatusiem. Zobaczymy, co wyjdzie teraz z tego pokolenia. Mam nadzieję, że mnie słyszycie i zobaczymy, jak to wszystko będzie dalej szło. Dobra, pokażę wam kolejne baniaczki.
do zobaczyska za chwilę. Zbiorniczek z paletkami, słuchajcie, tu też będzie za chwilę, tak jak mówiłem już na początku, lekki szachermacher, wyciągamy tego samca i tam jest bodajże samica. One są dzisiaj troszeczkę wystraszone, bo tu też już miały zmianę filtra, o tym, to o czym wspomniałem przed chwilą. Natomiast te dwie sztuki za chwilę, czyli ta i ta, jadą sobie dalej. Natomiast ostatnio ktoś na forum u nas na grupie pisał, czy paletki są brzydkie, czy ładne. No ta jest taka sobie, bym rzekł, delikatnie mówiąc. To jest Kasia, którą żeśmy... ona jest z nami już za 4 lata. Kupiona gdzieś w sklepie jakimś tam wysyłkowym, słuchajcie. No ona może najładniejsza nie jest. Jak widać, duże oko, powinna być zdecydowanie większa. Niestety, no, warunki jej dorastania były takie, a nie inne, więc wygląda jak wygląda. Obok niej zestresowane troszeczkę, po co widać po pasach ta para, bo ta je gania tutaj skutecznie. Dlatego też tą parkę za chwilę zabieramy do baniaczka z wystającym korzeniem, w którym wycierały się skalary. Tam skalarów już nie ma, pojechały do kolegi, o czym mówiłem, on będzie sobie próbował się uczyć, jak te skalary rozmnażać. Tamte bez problemu, jak się ikry odłowi. Zaleję lekko trypa flawinką, to na pewno macie gotowe młode. Jeszcze będę miał ze 12 sztuk do oddania. Słuchajcie, no póki jest zimno, ja ich nie wyślę. Jeśli chcecie, nie ma problemu, możecie przyjechać. Mówimy się jakoś tam telefonicznie, osobiście możecie odebrać te skalary. To są takie duże skalary, no to jest 720. Samiczka, zobaczcie, jaka fajna. I tam jest samiec, no i tu turkus, zobaczcie, no jest różnica. Ona jest, ta ma tak naprawdę 1,5 roku, ta po prawej, a ta lewa już ma z 5 lat. Przy czym obie są właściwie tej samej wielkości. No wiadomo, to jest to co no, trzeba mieć świadomość, że nie wszystkie moje paletki też są ładne. Tam jeszcze jest taki jeden mikrus, który też raczej ciekawy nie będzie. O, w ogóle ma bardzo słabo pobiera pokarm, a jest chyba jeszcze gdzieś jedna mniejsza, już ta to w ogóle jest raczej do. Ale bywa i tak, słuchajcie, no wiadomo, czasami rodzi się człowiek mniejszy, większy. Także tu za chwilę się biorę jeszcze, słuchajcie, za przemeblowania, żeby te palcie spróbować rozmnożyć i zobaczyć, jak pływają z małymi. W tym zbiorniku jest o to jeszcze problem, że oczywiście są tu gararufy. I raczej trzeba będzie je odłowić, żeby te paletki mogły sobie spokojnie te małe tutaj odchować. Jak widzicie, na razie tak wulgarnie i bezczelnie dołożyłem grzałki, żeby palcie miały tutaj te swoje 28 stopni, bo tak je tu trzymam. Tu jest jeszcze nasz glonojad, słuchajcie, ich jest tu kilka, tych naszych glonków. No, rośnie to sobie, całkiem przyzwoicie. Filodendron się pnie, troszkę słabiej rośnie monstera. Słuchajcie, ale dlatego, że ona właściwie nie ma korzeni, ja nie wiem, jak ona rośnie, nie ma korzeni w wodzie i to jest problem, natomiast filodendron radzi sobie tu świetnie. Troszkę chyba gorzej rośliny pod wodą, aczkolwiek no coś tam się dzieje, zobaczymy. Jak pójdą te paletki, to mam nadzieję, że będzie lepiej. No właśnie, ale minęliśmy zbiornik. Świeżo zalany, słuchajcie, który nic nie widać. Ciekaw jestem, czy zgadniecie, dojdziecie, co tam jest. Ciężko, nie? No, to tak zwany będzie zbiornik ratunkowy. Trzeba będzie go, Mariusz, ratować. No, trzeba go będzie Marinia ratować. Będziemy pozbywać się krasnorostów pewnie z twoją pomocą. Spróbuję oczywiście najpierw sam, bo nie byłbym sobą, ale jak nie dam rady, to oczywiście będę cię molestował. U barwniaków też trzeba zrobić przerzedzenie, gdyż ponieważ jest ich już po prostu tutaj za dużo, zaczynają się wojenki. Poza tym filterek nie daje też za bardzo rady. Niestety macie prześwietlenie, ja nie będę specjalnie gasił światła dzisiaj cudowo, bo chcę to zrobić w miarę krótko, żeby znowu nie wyszła godzina, a jeszcze chcę wam dzisiaj opowiedzieć o ozonatorze, jak go na szybko zrobić, bo fajnie by było, żebyście nam trochę od nas się też dowiedzieli czegoś ciekawego, merytorycznego. Glonki sobie radzą, tu sobie radzi wszystko, aż za dobrze sobie radzi. Gararów jest tysiące, coraz więcej. Część pojechała do Emiliana, część jeszcze znowu do niego pojedzie. Tutaj rosną kolejne, a specjalnie tak różnymi wielkościami wybieram, żeby to się wszystko ładnie mieszało, pokoleniami również.
żeby to było z głowy. Często pytacie, słuchajcie, właśnie, zrobimy takie odcinki Q&A, czyli questions and answers, pytania i odpowiedzi, mówiąc najprościej. Zadawajcie pytania pod filmami, nawet jeśli samego filmu nie dotyczą, ja będę za mną wybierał co jakiś czas te pytania, stworzył jeden specjalny odcinek z odpowiedziami na te pytania. Będzie to po prostu najłatwiej. Czasami już nie nadążam po prostu odpisywać. Pytaliście, jakie lampy? No to są takie halogeny. Ktoś ostatnio pytał, jakie halogeny? Zwykłe ogrodowe halogeny, takie zewnętrzne IP65, 7-10 W. Powinno wystarczyć na 50 litrów, tak? Teoretycznie na światło jest całkiem niezłe. Tu są dwupunktówki. Tam, słuchajcie, też. Natomiast są też takie, które mają zwykłe jarzeniówki, to nie są nawet jarzeniówki, świetlówki, tylko LEDy. LEDy w tubach ala jarzeniowych, też najtańsze. To sobie tam jakoś też świeci. Także takich lamp używam. A lampka, to ja je kupiłem specjalnie, bo one kosztowały na AliExpress 4,20, kosztowała jedna, więc w cenie żarówki, nawet jak zardzewie, to po prostu wyrzucę. Czy są dobre? Wygląda na to, że tak. Kwestia żarówki albo lampki. Także tak, słuchajcie, u Alberta. No, u Alberta raz lepiej, raz gorzej. W sensie takim, że dostał parę garerów. Co jakiś czas ganiając za nimi, walnie się w łepetynę, więc różnie to u niego. Dzisiaj jest obrażone na przykład. Zobaczcie, jak wyglądają korzenie filodendrona. Są ogromne, słuchajcie. Ja spróbuję to lekko uchylić. Może uda nam się zajrzeć, on jest całkiem też przyzwoity. Korzonki. Zdecydowanie pomaga w wyciąganiu NO3. Stąd też polecam tą roślinkę, wystarczy włożyć do akwarium, oprzeć oczy, żeby mogła wyłazić z niego i efekt macie gotowy. To samo jest u paletek. To samo jest właściwie w każdym moim baniaku. To jest tylko takie drzewko anobiasowe, ale to o, moja piękna, zaraz idziesz do drugiego baniaczka. O, tutaj też macie, zobaczcie. Staram się te rośliny mieć gdzieś w każdym baniaku. Nie wiem, czemu zapomniałem o gupikach, ale to też za chwilę nadrobimy. Słuchajcie. Dobra, robimy ciach przerwę. Pokażę wam 720. Bierzemy się za opisywanie ozonatora. Co kupić, gdzie kupić, jak kupić, żeby to sobie tanio zrobić. Dobra. Więc tak, dziubaszki, słuchajcie, do zrobienia ozonatora będziecie potrzebować tak naprawdę trzech rzeczy. Najważniejszy to sam generator ozonu. Ja wam go wrzucę, jak on wygląda. Na razie, że tak powiem, macie wersję teoretyczną. Zastanówcie się, jak duże macie baniaki, jak często będziecie ozonować, jak dużego ozonatora potrzebujecie, bo od tego generatora ozonu zależy wydajność całego urządzenia. Pod filmem rzucę kilka linków do tego, jak to powinno wyglądać i czego powinniście szukać. Będziecie potrzebowali, słuchajcie, takiego zwykłego napowietrzacza, brzęczyka, mówiąc kolokwialnie, dowolnej firmy, dowolnej marki. Jest to zupełnie bez różnicy. Dobrze by było, żeby był w miarę wydajny, no może bez szaleństwa, ale jednak, żeby był w miarę wydajny. Jakiegoś pudełka szczelnie, które szczelnie można zamknąć. Takie może być, jak ja robiłem na przykład filtry do gupików, tak? No ważne, żeby było w miarę hermetyczne. Coś takiego, słuchajcie, jak tutaj macie na zdjęciu. Spróbuję wam tutaj powklejać. No i właściwie wszystko. Trochę wężyka, ze dwa zaworki zwrotne. I to jest właściwie wszystko, co wam... Przewód wstyczką, żeby to jakoś zasilić. I to jest właściwie taki zwykły przewód, to też wam tutaj wrzucam. Te rzeczy musicie mieć i obiecuję, że w przyszłym odcinku pokażę wam, jak to składamy. Na zachętę właśnie, żeby jakoś to rozwiązać i żeby ten odcinek nie trwał wiecznie. Słuchajcie, 720 pokażę wam za sekundkę, pokażę wam, czego żeśmy się stamtąd pozbyli. No niestety, tak jak mówiłem, wielkimi krokami zbliża się restart, bo pawie tam dają bardzo, bardzo popalić, więc siłą rzeczy no musimy się pomału szykować. Będzie tam też trochę takich rzeczy, które
które ciężko mi będzie jakoś tam rozwiązać, ale myślę, że jakoś sobie za nią wspólnie poradzimy. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że dziewczyny mi dadzą zgrać tam kawałek materiału. Zapraszam do 720, pokażę wam co i jak tam mamy, będziemy mieli do słuchajcie, zrobienia. Nie ominę, czyli Szczeku Bolka. Oraz pewnie będzie dawał, bo to jest płyta, w której on ma zajoba. Ale pokażemy wam, co tu dzisiaj zrobiliśmy w tej naszej 720. O właśnie. Boluś, Boluś. Boluś. Weź no. Weź no się opanuj. No. Dobra, słuchajcie, już wam pokazuję. Z Bolusiem się nie da. Cicho bądź. Połowy ciągaliśmy dzisiaj, właściwie większość anubiasów. Większość jakichś bucek, które gdzieś tam między anubiasami utknęły. Także tu się zaczyna robić spora przestrzeń do pływania. Zobaczcie te pagie. Próbuję rękę przyłożyć. No są większe niż niektóre niż ta moja dłoń, więc jest grubo. A przywiązuje mnie takie. Pamiętacie zresztą. Także one sobie tu pięknie radzą. Jedna trochę słabiej, to też ją wam pokażę. Ta od początku jest taka troszeczkę mniejsza, troszeczkę, jak ja to mówię, wycofana. Jak to się pięknie w dzisiejszych czasach mówi, to się takie ładne statko utrzymało, one zawsze pływają razem. To jedna czasem dostaje pod dupie, mówiąc kolokwialnie. No ale sobie pływają. Jak widzicie, skalary też sobie z nimi pływają i czasem jest tak, że to skalary ganiają, ja nie odwrotnie, sorki. Natomiast czasami widać, tak jak tutaj, że gdzieś tam jest bojna, bo jak składają ikrę, to walą w te pawie okie i czasem one potrafią się odwdzięczyć. Natomiast jedyne ryby, które ubyły, tak naprawdę to kieryszki. Większości z nich ich nie ma. Już nie ma. Ale tak, z jakichś przyczyn pływa dalej Molinezja. Nie wiedzieć czemu radzi sobie tutaj bardzo przyzwoicie. Z jakichś przyczyn są jeszcze barwniaki. Widzicie, o morda obita. Widzicie? No, morda obita. Z jakichś przyczyn, no gararufy są szybkie. Więc tutaj poprzedzaliśmy trochę kryptokoryn, zobaczymy, no może te dno zarośnie, bo one tak tu kopią. Zobaczcie, tu jest, nie wiem czy mi się uda. O, trochę się udało. Tu są takie doły porobione przez nie, że naprawdę mamy spory problem z utrzymaniem tutaj czystości. O krasnorostach to już w ogóle nie mówię. Zobaczcie, co się dzieje na tych anubiasach. No jest dramat. Jeśli chodzi o rośliny, też po prostu sobie darowałem. O, tam na górze sobie leży glonek. I się leży. Musimy jeszcze co odłowić. O, tu sobie gdzieś siedzi barwniaczek na dole. Musimy odłowić. Jeszcze mamy parę fajnych glonajadów tutaj. Chociażby tutaj mamy dalmatyńczyka. Kawałek, nie wiem czy ogona będzie widać, ale jest trytytka na pewno widać. Ona kiedyś była ukryta w roślinności. Dary też zobaczcie, niektóre wielkie. Tam myślę, że takie 12 cm ma na pewno. Także grubo. Z tymi niektórymi. Będzie problem, słuchajcie, bo tak, przy restarcie cały ten fikus, czyli o, te drobne listki, te, czyli wszystko to, cały ten fikus, który jest tu wszędzie już tak naprawdę, to on wyrasta, pokażę wam, o, on jest wszędzie, widzicie, wszędzie, o, to on wyrasta z jednego korzenia, z tego w wodzie, tego. I te korzenie, które tu widzicie, tam się wyprostuje, to są jego. Więc albo ten korzeń będzie jakoś musiał zostać, zwłaszcza, że te kłącza, czy jak zwał korzenie, monstery też gdzieś tam już w niego wrosły, to są te takie, o, zobaczcie, piękne zbisy. No robi się burz. Stąd też ze strachu przed jakimś tam uszkodzeniem ogrodu wertykalnego tego restartu jeszcze tak bardzo nie robimy, ale nie minie nas, słuchajcie. Nie minie nas. Słuchajcie, ogromną robotę zrobiły te lampy, jeśli chodzi o ogród wertykalny. Doświetliły ten dół i tu wreszcie zaczęło coś rosnąć. Tam, tu wreszcie nie ma tej dziury. Wreszcie to jakoś wygląda.
na Fisucie też ładnie, tu gdzie jest przeciąg, zawsze gdzieś mi tam żółkną liście, stąd też ta strona jest trochę słabsza, ale tu jest grubo. Bardzo fajna roślina, jeśli gdzieś możecie zdobyć, to jest ten filodendron tnący czerwony, zaraz wam rzucę nazwę, on ma takie wielgaśne liście, zobaczcie, zdecydowanie większe i bardzo fajnie rośnie. Oczywiście NO u mnie w baniaku jest dosyć duży, więc ten ogród wertykalny rośnie pewnie z tych powodów. Natomiast oczywiście nie idę, mam zwykłe kwiaty ze mną, co wam zaraz pokażę. I z tym mamy wiecznie problem. Jeśli znacie się na takich kwiatach i możecie nam udzielić porady, to ja chętnie, bo nie dajemy sobie z tym rady. To jesteśmy cienic. Zaraz wam pokażę te kwiatuszki, co nam się z nimi porobiło. Chciałem im pomóc w lato i wystawiłem je na zewnątrz, to po powrocie do domku bardzo mi zmarniały. Jak ratować? Powiedzcie, może światła za mało, tak jak zwykle to bywa. No nie. Także co, wyciągamy te kamienie, no będziemy tą prawą stronę jakoś próbowali zagospodarować. Ile się da to utrzymać, zobaczymy. Trzymajcie za nie kciuki, no myślę, że do marca jeszcze wytrzyma. O, widzę, że nawet, słuchajcie, rośliny, które już dawno myślałem, że padły, wracają. No nie jest źle, nie jest źle. Monstera, słuchajcie, wrasta. Sufit natomiast żona krzyczy, bo gdyż na suficie, o tam widzicie, pierwsze oznaki wilgoci, początek pleśni. No właśnie, to trzeba pamiętać, że mimo iż kratka, zrobiłem specjalnie jeszcze kratkę mechaniczną tutaj, to i tak jest ta cyrkulacja powietrza dosyć mała, a tych roślin jest sporo wszędzie. Fiksy na razie są powyciągane, słuchajcie, na zewnątrz. Dlatego, że brudzą się niemiłosiernie i nie chcę się ciągle ich wyciągać spod szafki. Nie jest tam taki najłatwiejszy dostęp. No może jest, ale zobaczcie, jak są na zewnątrz. Z racji wilgoci, słuchajcie, używamy osuszacza, tudzież przenośnego klimatyzatora, raz na jakiś czas go włączamy po prostu, żeby to wszystko trochę ogarnąć. I tyle. No dobra, pamiętajcie, jak będziecie robili ten ogród wertykalny, żeby pomyśleć o dobrym dostępie do niektórych elementów, bo jak wam zarośnie, to tak jak u nas, to pewne rzeczy już się poprawić po prostu nie da, bez uszkadzania tego zielska, a zielsko wybuchło naprawdę mocno. Do zobaczyska, słuchajcie, w następnym odcinku Ozonator. No sorry, że taki blogaszek krótki, no ale przynajmniej pokażemy wam, że żyjemy. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Trzymajcie się. Hejka. Nie, być. Everything that hurts to feel.